Witajcie kochani! Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę. Osobne wielkie podziękowania dla osób już wspierających nasz zdrowy kanał. Piękne dzięki. Pozdrowionka słoneczne. Wszystkiego dobrego. Artur. Witam Państwa serdecznie. Chciałem Was dzisiaj zaprosić w przestrzeń wibracji dźwięku. W tej chwili teoretycznie, a około 17 na właśnie tą salę kameralną zapraszam Państwa na wielopoziomową kąpiel w dźwiękach mis, gongów, monochordów, różnych instrumentów archaicznych, a o nich parę słów dzisiaj powiemy. Kochani, to, co często umyka nam naszej prawdziwej rzeczywistości, to kim jesteśmy. Wielu z nas boi się albo nie zadaje sobie pytania, kim jestem. Jest to najtrudniejsze pytanie, ponieważ wymaga od nas takiej krótkiej refleksji. Jesteśmy manifestacją, światła, dźwięku, manifestacją miłości, dobroci, wszystkiego to, co najlepsze. Dlaczego tak? Dlatego, że na przestrzeni dziejów wyparto nam, kim jesteśmy, że jesteśmy najważniejsi, nie jesteśmy w świecie linearnym, tylko w świecie kreacji, w świecie możliwości niesamowitych, więc to wszystko połączone jest z tą boską energią i to, proszę Państwa, ta boska energia, o której tutaj będę też sporo mówił, nie ma nic wspólnego z żadną religią, bo tylko od kwoli przypomnienia religie są krótkoczasowe, one mają gdzieś około 5000 lat. My na tej planecie żyjemy bardzo długo. Trudno to dzisiaj oszacować i określić, ale najważniejszą rzeczą jest, że świat, w którym się poruszamy, jest światem wibracji. Jest to znane od starożytności. Arystoteles, Pitagoras, o których też parę słów powiem, poszukiwali zależności od jak ten świat funkcjonuje. Zawsze każdego z nas w momencie, kiedy dopadają nas chwile refleksji, że mamy czas wyciszyć się, zastanowić, myślimy o tym, co ten świat tutaj nam oferuje, jak on jest zbudowany, po co to wszystko hula, dlaczego idąc po jednej stronie globu nie spadamy, po to, że wędrujemy w jedną przestrzeń, wracamy i nic się takiego wielkiego nie dzieje. Do tego dochodzi dzisiejszy czas nauki, która udowadnia, że fala akustyczna, która się rozchodzi się w czasie i przestrzeni, rozchodzi się w zależności od źródła, w którym ona się znajduje, wytwarzając wibracje, które i w niezależności od stanu skupienia, to wszystko zaczyna funkcjonować na zasadzie wibrującej, cyrkulującej, powtarzającej się. Świat nie jest statyczny, tak jak tutaj wspomniałem, jest światem pełnym kreacji, światem pełnym właśnie wibracji, pełnych drgań. Jest światem wspaniałym. Dlaczego wspaniałym? Bo jest pełen energii. Wszystko to, w czym funkcjonujemy, czym jesteśmy, jest oparte na energii. Energia z całym szacunkiem jest jedna. Próbujemy ją dzielić później na różne synonimy. Ja tego nie będę robił, ale jeżeli sobie uzmysłowimy, że ona jest jedna, uniwersalna, tylko od tego, kiedy nadamy jej po prostu synonim, że jest taka czy inna, przyjmuje taką opcję. Źródło, które uruchamia proces zarządzania energią, obdarowuje nas wszystkich równo. I to dla wielu ludzi wydaje się dla niektórych niesprawiedliwe, dla niektórych nieuczciwe. Kochani, ta wibracja energii, która uruchamia cały wszechświat, dociera wszędzie w tej samej ilości. W zależności od tego, czy ona jest wzmocniona, osłabiona, jak nią zarządzamy. I myślę, że to, co nas dotyczy bezpośrednio, czyli tego naszego oddziaływania na siebie w pierwszej kolejności, bo ja jestem najważniejszy, nie ma to nic wspólnego z rozbuchanym ego, ale właśnie z tym postrzeganiem, że to ja jestem najważniejszy, bo ja jestem tym elementem tego wszechświata, ja jestem cząstką tej energii, jestem wibracją i od tego, jak ja funkcjonuję, jak żyję, tylko krótko przypomnę, na pewno wam jest znane, że jak w samolocie stewardesa mówi, kto zakłada pierwszy maskę tlenową, jest matka z dzieckiem, to kto zakłada? Matka. Czyli kto jest najważniejszy? Ja. Bo to dziecko może uratować tylko matka. To są najprostsze przykłady, które możecie Państwo spotkać. Są to przykłady, które dzisiaj z punktu widzenia nauki i doświadczeń, ale o tym, że w zamierzchłych czasach byli druidzi, byli szamani, byli górowie, mistrzowie, przywódcy plemienni. No gdzieś tam nam to odleciało, ale to są istoty, które potrafiły rozmawiać między sobą, potrafiły rozmawiać z przyrodą, uruchamiały proces komunikacji i chwilę zastanowienia. Dzisiaj najnowsza nauka mówi, że drzewa się porozumiewają i jest to wspaniały proces na zasadzie korzeni, mikoryzy, że ten świat zwierzęcy porozumiewa się z roślinami, rośliny ze zwierzętami, szamani ze zwierzętami. I to, co dzisiaj odkrywamy w postaci sensacji, jest czymś, co jest niesamowite i wspaniałe, dlatego że musimy się tutaj na sekundę zatrzymać. Ja przepraszam, że wrócę, bo nie wiem, czy żeście poczytali. Te ostatnie dwa zdania, ale to za dużo wiedzy nie możecie dostać, bo to... Proszę Państwa, to jak funkcjonujemy, w jakim świecie się poruszamy, co my z tą energią robimy, czyli w potocznym określeniu, czy ona jest dobra, czy jest zła. To wszystko zależy od nas. Nie ma zła. Zło to jest dobro, które się na chwileczkę gdzieś pogubiło, straciło orientację i trzeba je w jakiś sposób odnaleźć i uporządkować. Człowiek z natury jest dobry. I to są takie podstawowe rzeczy, które nie są kwestionowalne i tego się nie da po prostu mierzyć, badać i funkcjonować. Drgania, które odbywają się w przestrzeni wszechświata, w przestrzeni naszego życia, oddziaływują bezpośrednio na nas, oddziaływują na całe nasze otoczenie, oddziaływują na nasze wnętrze i tu o tym dzisiaj fizycznie będziecie się mogli Państwo przekonać, więc jest to potężna forma oddziaływania na wszystko, co wkoło nas się po prostu dzieje, żyje, funkcjonuje, oddziaływuje. To wszystko powoduje, że prawo wibracji, które zostało odkryte przez dawnych filozofów, że wszystko drga. Wszystko drga i jeżeli odkryjemy zasady, które pozwalają nam rozpracować, na jakiej podstawie te wibracje i te drgania się odbywają, będziemy mogli określić, jak wygląda wszechświat. Więc wszystko to, z czym mierzyli się nasi praprapradziadowie, opierało się na tym, że wszystko wibruje, wszystko drga, wszystko jest w ruchu, wszystko jest w cyrkulacji, cały czas się zmienia, nie ma nic stabilnego, nawet atom. Atom jest w pojęciu chemicznym, fizycznym, jest daną chwilą określonej masie atomowej, częstotliwości, ale okazuje się, że on nie jest statyczny, on też drga, on zmienia się, nie jest stabilny, on co chwilę po prostu ulega zmianie, wchodzi w różne reakcje. Ta magia wibracji przekłada się dla nas jako człowieka praktycznego, jako wibracja ukryta w dźwięku. To dźwięk wpływa na nas i niezależnie od tego, czy mamy przygotowanie muzyczne, czy nie, oddziaływuje na nas, niezależnie czasami od naszej woli. Sami na pewno żeśmy się wszyscy kiedyś w takiej znaleźli sytuacji, że nieznana muzyka, nieznane właśnie drgania, nieznane wibracje, jakiś szum, jakaś melodia, stajemy, siadamy, jesteśmy w zadumie i nie interesuje nas, kto to skomponował, ale fantastycznie się czujemy. W tym wszystkim do tego dźwięku człowiek dokłada słowo. Słowo to też jest wibracja. Najpierw jest myśl, potem jest słowo, potem jest działanie, potem jest efekt. No i na samym końcu mamy konsekwencje tego naszego działania, ale na początku jednak był pomysł, był zamysł. Zamysł jest źródło największy intelekt, jaki możemy sobie wyobrazić. Wszystko dobrze pomyślał, pozwalając nam w tej przestrzeni po prostu swobodnie funkcjonować. Dawni filozofowie sprzed wieków, przed naszej ery, zastanawiali się nad tym bardzo głęboko. Dlaczego to wszystko tak jest skonstruowane? Dlaczego jedno na drugie oddziałuje? Dlaczego proporcje występujące w geometrii, matematyce, w muzyce, w przyrodzie, w naszej nawet medytacji, oni wtedy to nie nazywali jeszcze medytacją, tylko refleksją, to wszystko oparte jest na tej samej zasadzie, proporcji, takiej złotej proporcji, która w tamtych czasach pozwalała, znalezienie tej proporcji pozwalało zrozumieć, jak ten świat funkcjonuje, jak wibruje. Więc jakiekolwiek naruszenie procesów związanych z tą prawidłową wibracją w zakresie naszego myślenia, mówienia, naszych emocji, naszych uczuć, wydobywanych dźwięków, to wszystko, proszę Państwa, oddziałuje pośrednio lub bezpośrednio. Dzisiaj pięknie to nazywamy przestrzeń sferyczną, Dzisiaj wiemy, że nasza planeta wibruje sferycznie. My dzisiaj wiemy, że nasze serce oddziaływuje sferycznie, że na nasze serce oddziaływują emocje i uczucia zewnętrzne, że nasze serce, przetwarzając te informacje zewnętrzne na wibracje, wysyła tą informację w postaci drgań do naszego mózgu. Jak ten proces przebiega harmonicznie, spokojnie, tak wygląda nasze życie. Kiedy emocje, uczucia do nas w postaci drgającej fali powodują, że nasze serce zaczyna być niekoherentne, czyli nierytmiczne, nieharmoniczne, taką informację wyślę do naszego narządu mózgu i tak będzie działał układ neurohormonalny i tak my będziemy funkcjonować. Przekładając to na język praktyczny, jeżeli pozwolimy, że ktoś nas obraża, to pozwalamy, żeby te emocje uruchomiły ten cały proces. To nie znaczy, żeby pozwalać się obrażać, ale wchodząc w przestrzeń obrażającego człowieka, w tą wibrację tego, co on chce z nami zrobić, karmimy tą naszą energią jego, tą niegodziwość, która w naszym kierunku została skoncentrowana. Są to tematy dość złożone i są dość trudne, dlatego że trudno nam się pogodzić z tym, że ktoś, kto nam wyrządza przykrość, krzywdę, że ma być wyciszony, uspokojony, że nie ma zasady oko za oko, ząb za ząb, tylko jest zasada całkiem inna, zasada miłości. Organizm człowieka, oprócz tych narządów, o których tu wspomniałem, oprócz wszystkich tkanek, systemów, które pozwalają naszemu organizmowi funkcjonować, jest oparty o system energetyczny. W różnych medycynach, kulturach tych kanałów energetycznych mamy od kilku do kilkunastu tysięcy. Mamy wiele punktów, centrów energetycznych, mniej czy bardziej znanych. Najbardziej popularne to jest 7 podstawowych centrów energetycznych. Reagują one na nasze zachowanie i w zależności od tego, w jakim stanie się znajdziemy, możemy je wzmacniać, możemy je budować, możemy niestety je niszczyć. Więc rezonans, którym wytwarzamy, niestety działa jak bioenergetyczny stymulator, który powoduje, że albo się czujemy dobrze, albo czujemy się źle, albo czujemy się doładowani, albo czujemy się wyczerpani. Każda nasza żywa komórka, a mamy ich parę bilionów, potrzebuje energii. Gdybyśmy wyjęli z naszego organizmu, włożyli na szelkę Petriego do płynu fizjologicznego, to będzie się zachowywał jako samodzielny organizm. W tej komórce znajduje się bardzo dużo wody. To wibracja tej wody, to pamięć tej wody, układ przestrzenny, strukturalny tej wody, heksagonalny w tej komórce powoduje, że nasza komórka toczy prawidłowe procesy. Chcę was dzisiaj zaprosić na taką przywrócenie właśnie tej pozytywnej przestrzeni wody w naszej komórce po południu. Każdy myśli, że instrumenty to leżą na półkach, sklepach. Proszę państwa, z całym szacunkiem, to my jesteśmy doskonałym i najwspanialszym instrumentem. To nasze ciało, nasz organizm, nasze właśnie emocje, uczucia powodują, że cała nasza istota, całe nasze jestestwo drga, wibruje. Jest to odbierane przez nas samych w pierwszej kolejności. Jest to odbierane przez inne istoty, współistniejące. To wszystko, ta wibracja jest zapisana w kodzie informacji genetycznej, kwasie dezoksyrybonukleinowym, popularnym DNA, w układzie helisy. W zależności od tego, jak ta woda w tym układzie funkcjonuje, tak ten przepływ informacji z poszczególnych odcinków genetycznych, z matrycy RNA do DNA powoduje, że synteza przebiega w sposób prawidłowy, harmoniczny lub też są jakieś po prostu zakłócenia, anomalia. My dzisiaj jesteśmy wspaniałymi ludźmi, bo mamy naukę, mamy szkło, mamy pensetę, mamy lupę, mamy mikroskopy. Tysiące lat temu człowiek podchodził do tego samego tematu, powiem może na skróty, z przestrzeni serca, z przestrzeni czystej energii wibrującej i odbierał to wszystko w sposób naturalny. Naturalny co to znaczy? Taki, jak powinien on być w naszym życiu codziennym. Isaac Newton ponad 300 lat temu powiedział, że to, co jest mierzalne i to, co się da zobaczyć, to istnieje. Reszta trudno to określić. Cały czas przekonujemy się każdego dnia, kończąc różne programy genomu ludzkiego, program poznawania mózgu, poznawania tych wibracji, poznań komunikacji. Okazuje się, że mnisi tybetańscy już dawno temu wiedzieli, jak komunikować się w pierwszej kolejności samym sobą. Tu nie mamy czasu na tych przykładów. Do tej pory niektóre grupy tych mnichów potrafią zarządzać tak energią, że niezależnie od temperatury otoczenia potrafią tę energię generować i ona nie ulega rozproszeniu. To wszystko powoduje, że ci ludzie, czując siebie, czując przyrodę, żyli w harmonii i równowadze. Wszystko to, co tworzyli myślą, słową i uczynkiem, to co jest nam gdzieś tam dzisiaj wpisane, oni znali to z autopsji, z życia. To pozwalało im funkcjonować w zgodzie z naturą między sobą. Czasami dla nas dzisiaj ich zasady, postępowanie w tamtych czasach mogą się wydawać niehumanitarne, ponieważ patrzymy przez pryzmat człowieka, który wpisany został w pakiet potężnego postępu technicznego, którego nie da się zatrzymać, nie da się wykreślić, ale trzeba pamiętać, że on jest niestety ograniczony. Dlaczego ograniczony? Dlatego, że tutaj na chwileczkę przeskoczę do profesora Szypowa, wspaniałego profesora Akademii Nauk w Moskwie, który mówi po zadaniu pytania: wy, fizycy kwantowi, jakbyście dostali pytanie, jak określicie wszechświat? No bo wy jesteście temu najbliżsi. Odpowiada znamienne zdanie: Bóg istnieje. Ale oni tego nie kwestionują, nie badają, nie roztrząsają. Mówi, gdybyśmy pominęli tą nadrzędną zasadę, to nasza reszta rozważań by było bez sensu. Ktoś może powiedzieć, no plątamy do tego Boga. Ludzie różnie to źródło, stwórcę nakreślali. Pełna personifikacja doprowadziła do tego, że nasze wibracje przebiegają w atmosferze manipulacji. Manipulacji, które mówią o tym, że ktoś ma prawo zarządzać naszą energią. Świat jest połączony, jest systemem naczyń połączonych. Wszystkie elementy życia, tego po pojęciu ludzkim, ożywionego i nieożywionego, funkcjonują na zasadzie połączonej. Nie ma czegoś takiego, że nie ma przyczyny i nie ma skutku. Chyba najpiękniejszą rzeczą, którą czujemy, nie mając określonego zasobu wiedzy, bez ujmy, to, że jeżeli rozpiera nam nasze serce miłość, spokój, radość, to tego się nie da opisać. Kiedyś zadano mi pytanie, czym jest miłość? Zarazem najtrudniejsze i najbardziej proste pytanie. Miłość jest wszystkim. Wszystkim to, co ci w sercu gra. To, co możesz oferować, przepraszam, możesz oferować sobie, możesz oferować każdej innej istocie. Jest to coś wspaniałego, które pozwala nam funkcjonować w świecie tych emocji, uczuć, w świecie świadomości. Pewną świadomość uzyskujemy zawsze, czy na poziomie naszego jestestwa, poziomie naszych myśli, wynikających z świata umysłowego, ale tak naprawdę to naszym obowiązkiem jest każdego dnia korzystać z tej energii, korzystać z tej wibracji na samorozwój, na doskonalenie się i dzielenie się z tym ze wszystkimi istotami, które nas otaczają. Świadomość świata, którym się poruszamy, jest, kochani, znowu dzisiaj mierzalna. Kiedyś ludzkość nie komunikowała się w pojęciu takim jak my dzisiaj, komunikowała się telepatycznie, chociaż dzisiaj mamy dowody na to, że te podstawowe ludy, które przetrwały tą zawieruchę czasów, dzisiaj porozumiewają się telepatycznie, bez urządzeń. Ale w tamtym czasie nikt ich nie uczył, że ta wibracja pozytywna, która towarzyszy błogosławieństwu, oddziaływaniu drugiego człowieka, mieści się w przedziale 7,8 Hz. Cirka 8 Hz. Jest to we wszystkich kulturach. Jest to ta sama częstotliwość drgań. Jest to częstotliwość drgań naszego serca w koherencji. Jest to częstotliwość drgań pola naszej planety. Pole zewnętrzne, pole Ziemi wibruje z częstotliwością 7,8 Hz. Jest to mierzalne. Satelity od lat 70. mierzą to pole naszej planety. Można by tu bardzo dużo na ten temat mówić. Niestety to, co często nam się wydaje, że tego nie widać, nie słychać, jest niemierzalne, to są nasze emocje i uczucia. To, co siejesz, to, co zbierasz. To, co wysyłasz, z czym rezonujesz. Chcesz mieć dobro? Posiej dobro. Chcesz być zdrowy? Dbaj o to zdrowo, wysyłaj zdrowie. Nasz organizm od zarania dziejów jest traktowany przez ludzi, którzy żyją zgodnie z naturą jako całość, jako holistyczny. Dla niektórych mowa już o duszy, duchu, to już zakrawa jakiś szamanizm, jakieś nawiedzenie. Kochani, Czy możemy się zgadzać, czy nie zgadzać z tym? Nie da się tego z naszego życia wyeliminować. Człowiek na poziomie duszy, ducha i ciała jest jednością. To jest jedność. Dopiero możemy mówić o istocie. My nie jesteśmy ciałem, czyli nie jesteśmy człowiekiem tak naprawdę. Jesteśmy złożonym systemem naszego jestestwa wynikającym właśnie z obecności tych pierwiastków, które są wieczne, które nam pozwalają funkcjonować. W tym wszystkim pojawia się w pewnym momencie dźwięk. Są to wrażenia słuchowe, którym towarzyszy zmiana percepcji postrzegania fali akustycznej, czyli w zależności od tego, czy odbywa się to w ciele stałym, płynnym czy gazowym. Niezależnie od tego ta fala dźwiękowa, czyli dźwięk po prostu się rozchodzi. Częstotliwość, z którą mamy do czynienia na co dzień jest zawarta między 16 Hz a 20 kHz. Jest to przestrzeń naszej możliwości słyszalnej. Dla dźwięków poniżej 20 Hz to jest infradźwięki, które są niesłyszalne dla nas i powyżej 20 kHz są dla nas niesłyszalne. Oczywiście są zwierzęta, jest świat przyrody, który w tej przestrzeni po prostu funkcjonuje, więc może po prostu odbierać, jak wiecie, u psów to jest, u delfinów, u słoni i pewnej grupy owadów. Cymantyka, nauka o wibracji, o przestrzeni fali, dźwięku, niby nowa, ale znana od zarania dziejów. Sięgniemy do, może nie do końca była zawsze określona cymantyką, ale myśliciele tego świata cały czas się nad tym zastanawiali, jak to się dzieje, że fala oddziaływuje na materię, coś się dzieje, coś się zmienia. I w pewnym momencie sobie uzmysłowiono, że to w jakim stopniu my na to oddziaływujemy. W świecie przyrody jest szum wiatru, szelest liści, krople spadającej wody w deszczu. Ale musimy pamiętać, że w tym wszystkim jesteśmy my. My, którzy uruchamiają tą wibrację. No przecież ja się nie znam na muzyce, ja na niczym nie gram. Wszyscy cały czas gramy, cały czas wibrujemy. My jesteśmy najbardziej doskonałym instrumentem. I musimy sobie z tego uzmysłowić, że to od nas, od naszej świadomości zależy, czy ten instrument jest w pełni wykorzystany. W świętej pamięci dr Masaru Emoto zajął się właśnie tą wodą, o której wam wspominałem. On zamrażał kryształy wody, potem je fotografował i oddziaływał na nie właśnie, oddziaływał dobrym, niestety negatywną wibracją i też te kryształy się zmieniały. Tam, gdzie oddziaływanie było negatywne, te kryształy nie miały budowy heksagonalnej. Tam, gdzie było miłość, dobroć, wspomaganie, taki macie państwo tu, o, takie, to jest typowy kryształ, czysty kryształ wody, harmonijny. Takie kryształy wody powinny być w naszym środowisku, naszym wewnętrznym i środowisku zewnętrznym, czego oczywiście państwu życzę. Nie żyjemy na pustyni. Każdy z nas żyje w jakiejś społeczności, żyje w rodzinie, żyje w jakiejś tam sytuacji i musi sobie uzmysłowić, ja nie lubię tego słowa musi, ale powinniśmy sobie uzmysłowić, że nawzajem na siebie oddziaływujemy. Nie ma czegoś takiego, że ja nie chciałem. Przepraszam, o piękne słowo. Wielu dzisiaj zapomniało. Proszę, przepraszam, dziękuję. Jeżeli niechcący wydarzy się coś, że nie chciałeś tego zrobić, skrzywdzić drugiej istoty, powinieneś to natychmiast naprawić, przeprosić, odpuścić. Dlaczego? Dlatego, że z punktu widzenia nauki szlaki neuronalne zapisują tą informację. My nazywamy to karmą, czy zadośćuczynieniem, brakiem zadośćuczynienia. I gdybyście nie spojrzeli na to typowo naukowo i typowo duchowo i kulturowo, znajdziemy ten sam problem. Dzisiejszy świat próbuje zrozumieć świat przyrody. Paradoksalna rzecz, kiedy myśmy go rozumieli dawno już temu. A coś się wydarzyło? Nieistotne, nie wracajmy do tego, co się wydarzyło, co spowodowało, że ten świat zaczął nam się wymykać spod kontroli. To nie znaczy kontroli, to znaczy, że nie my mamy na niego oddziaływać w sensie dominującym. Czyńcie sobie ziemię poddaną. Nie rozumiemy często tego, co do nas dociera, z czego możemy korzystać. Więc dzisiaj odkrywanie Działania tych wibracji porównywalne z radarami, sonarami, porównywania z wibracją dźwięków wydawanych przez delfiny. Okazuje się, że są te częstotliwości, są badacze, którzy mierzą te zależności. Okazuje się, że przy tych różnych częstotliwościach, kiedy możemy złamać klucz wibracji, okazuje się, że możemy się wszyscy komunikować. To są dane było nam u zarania. Dlaczego mamy tyle problemów? Dlatego, że przestaliśmy się komunikować. Przestaliśmy ze sobą rozmawiać. Na jednym z dużych wykładów w czasie takiej sesji przerywam i mówię, proszę Państwa, po coście przyjechali? Po coście przyjechali na ten wykład? Ja mówię, nie szkoda Wam czasu, pieniędzy? Taka cisza na sali. Ja mówię, wrócicie do domów i nic się w Waszym życiu nie zmieni. Bez konkluzji. Najpiękniejszą rzeczą jest z każdego spotkania, mniejszego, większego, żeby zanieść do domów własnych coś dobrego, dobrą wibrację, dobrą nadzieję, żeby nie odreagowywać swoich niepowodzeń w sposób negatywny. Jest to najbardziej proste i prymitywne. Ktoś znowu skonkluduje, łatwo się Panu mówi. A kto powiedział, że wszystko jest takie proste i łatwe? Ja tak mówię. Wszystko jest proste i łatwe. Tylko my od razu zakładamy, że to nie jest proste i nie jest łatwe. To, co wspomniałem wcześniej, ta wibracja na poziomie komórkowym powoduje niesamowite zmiany. Paradoks tlenowy. Wdychając tlen, powstają wolnorodniki, niesparowane elektrody na orbicie atomu. Przez nasz sposób życia, bycia, odżywiania, tych wolnych rodników nam przybywa. A też musimy pamiętać, że 70–80% naszej komórki to jest woda. No i co z tego? Ale woda ma pamięć. Niektórzy nazywają to paranauką. Można by na ten temat dużo mówić, ja nie chcę tu Państwa tym zamęczać, ale musimy sobie uzmysłowić, że w to, co wierzymy, czemu nadajemy sens, za czym podąża nasza uwaga, są to nasze potrzeby w naszym życiu. Co to znaczy? Nikt nie chce powiedzieć, że nie chce być nieszczęśliwy. Nikt nie chce powiedzieć, żeby nie być zdrowy. Nikt nie chce mówić, żeby nie być szczęśliwy. Można tego wymieniać nieskończoność. 7 naszych słabości, które w podświadomości blokuje naszą przestrzeń działania z przestrzeni serca, to są właśnie te słabe wibracje. I ktoś mówi, no co ja mam z tym zrobić? Ja mówię, nic nie musisz robić. Nie musisz żadnych narzędzi używać, żadnych metod. Przemień tylko te słabe wibracje tą samą energią, którą ją karmisz. Nienawiść, czyli jak karmisz nienawiść, to tą energię połóż na szali miłości i będzie wszystko okej. Nie potrzeba nic wielkiego, nie potrzeba żadnych kursów, szkoleń, nie potrzeba żadnych nie wiadomo czego jeszcze. Cały czas oczekujemy czegoś wielkiego, czegoś nowego, czegoś, że się zrobi samo. Jakoś to będzie. Kochani, przyszło nam żyć w takiej rzeczywistości, że już się nie da tak żyć, że coś tam będzie, coś się nie zmieni, czy zmieni się. Nazywamy to my strefą komfortu. Okopaliśmy się w tym wspaniale. Godzimy się na to, że coś tam się ułoży, coś nie da się, kochani. Dzisiejszy czas jest wspaniałym czasem. Niektórzy mówią, że to czas taki niedobry, taki zły. Wspaniały czas. Wspaniały czas, żeby się obudzić, żeby te wibracje, które do nas docierają, ja to zawsze mówię tak. Nikt tego stukania od setek lat nie słyszy. One się do nas dobijają cały czas i mówią, opuść tą strefę komfortu. Weź życie w swoje ręce. Weź, zadziałaj. Zrób coś dla siebie. Robiąc coś dla siebie, zrobisz dla najbliższych, zrobisz dla swojej rodziny. Wpuść w drgania, wibracje. A po co mnie to? Przecież mnie jest tak dobrze. Ale zagra twoja dusza. Zagra piękny koncert miłości. Organizacja struktur dźwiękowych przestrzeni czasu to właśnie muzyka. Muzyka potrzebuje źródła, potrzebuje wibracji, potrzebuje układu, cykliczności, ale też potrzebuje przerwy, czyli ciszy. Ktoś kiedyś powiedział, że najpiękniejszą muzyką jest cisza. Układ struktur dźwiękowych w ciszy jest najpiękniejszy. bo nie da się go oszacować, określić, opisać. My wszyscy próbujemy od razu to wszystko zdefiniować. Po co? Znam się na muzyce? Nie znam się na muzyce, ale do każdego z nas ta muzyka dociera. Dociera w taki sposób bez zastanawiania się. I to jest to chyba najpiękniejsze, że nie musimy być wykształceni muzycznie, nie musimy być muzykologami, żeby ta muzyka do nas dotarła, żeby zrobiła swoją fajną robotę. Następnie musimy przyjąć, że organizacja tych struktur przestrzeni, czasu, przestrzeni powoduje, że tworzy się określona melodia. Jednym wpada w ucho, jednym, wiesz, to mi nie do końca pasuje. Ta melodia to jest, proszę Państwa, to, co tam w duszy gra. Jaki masz dzisiaj nastrój? Co dzisiaj potrzebujesz? Każdy z nas zna takie momenty, kiedy dajcie mi święty spokój, ale musi włączyć taką cichutką melodię, o, to mi pasuje. Ale przychodzi któregoś dnia taki ekscytowany z pracy, że potrzebuje innej wibracji i włącza sobie na full muzykę, powiedzmy, jakiegoś ciężkiego rocka. Wszyscy mówią, tato, mamo, czyś ty zwariowała, czego ty dzisiaj słuchasz? To nasz organizm mówi, ja dzisiaj potrzebuję innej wibracji. Elementy harmoniczne i nieharmoniczne. Czasami da się to zauważyć. Najsmutniejszą rzeczą jest, że jeżeli powstaje muzyka dzisiaj w sensie układu, bardzo często nie jest harmoniczna, nie jest rytmiczna. Mówimy, że nowe spojrzenie na układ dźwięków w czasie i przestrzeni. Nasz organizm potrzebuje harmonii, potrzebuje równowagi. Jeżeli człowiek, młody człowiek, przebywa cały czas w wibracji nieharmonicznej, kiedy ona torpeduje jego organizm, to sieje potężne spustoszenie na przestrzeni wszystkich tkanek funkcjonowania, umysłu, doprowadzając tego człowieka do stanu, w którym nie może sam już go kontrolować, nie może sobą zarządzać. Takich stanów znacie bardzo dużo. Z jednej strony wspaniała rzecz, wibracja telefonu komórkowego, z drugiej strony przekleństwo dla naszych tkanek, naszego układu, uzależnienie od cyberprzestrzeni. To też są wibracje. Wibracji jest to, że to my mamy obowiązek to nadzorować. Dawni myśliciele i filozofowie sprzed IV-VI wieku, przed naszą erą, wtedy już zauważyli, że przebywając w harmonicznych układach struktur dźwiękowych, czyli melodiach, muzyce, wpływa to na ukojenie pierwszej rzeczy naszego uspokojenie, wyciszenie. Łagodzi obyczaje, wycisza duszę, zmniejsza nasze napięcia, tonuje emocje. Uspokój się, spokojnie, dasz radę. To wszystko było ich przyczynkiem do stworzenia tak zwanej, dzisiaj nazywanej w psychologii, psychoanalizie, psychoterapii, psychicznym uspokojeniu, psychofizjologicznym uspokojeniu naszego organizmu. Jeżeli nasze ciało jest spokojne, to jest spokojny nasz umysł. Jeśli nasz umysł jest spokojny, to jest spokojne nasze ciało. Jeśli umysł niespokojny, strojenie instrumentów zawsze było wyzwaniem dla wielu muzyków. Strój w tonacji A432 albo A dzisiaj 440 jest strojeniem harmonicznym. Co to znaczy? Nasz organizm dobrze go odbiera. Wprowadzono wiele zmian, wiele odmian, które można z dużą częstotliwością nazwać, określić, czy one wpływają tak czy inaczej. My to czujemy. Nasz organizm od razu odbiera. W takich częstotliwościach czujemy się lepiej czy gorzej. Ten A432 i A440 jest poniewinowate do C528 Hz. Są to częstotliwości dla nas najbardziej korzystne. Dlaczego takie są korzystne? Dlatego, że działają na naszą strukturę kwasów nukleinowych w DNA, odbudowują, przywracają pierwotną równowagę, następnie wpływają na pracę naszego serca, właśnie na tą koherentność, a przez to wpływają na nasze uczucia, emocje, na naszą popularną miłość, bezgraniczną i bezwarunkową. Wpływają na uspokojenie naszego wnętrza, wpływają na zachowania w aspekcie reagowania na bodźce zewnętrzne, czyli zmiany psychosomatyczne. Wszystko to wycisza i harmonizuje cały organizm. Na wszystkich poziomach mogliśmy to dużo omawiać. Ja tu nie chcę Państwa męczyć. Ta wewnętrzna homeostaza i równowaga naszego organizmu jest chyba najpiękniejszą rzeczą. Dlaczego najpiękniejszą? Dlatego, że pozwala podejmować dobre decyzje. Człowiek rozchwiany, człowiek zdenerwowany, człowiek skłócony wewnętrznie w sobie, postawiony przed sytuacją dokonania wyboru, uruchamia przeróżne emocje. Najtrudniejszą rzeczą to jest zarządzanie własnymi emocjami. Żeby te emocje były adekwatne do sytuacji, o odpowiednim natężeniu. Kiedyś na nasze zajęcia przyszła pani, która, mówiąc na skróty, w jej życiu wszystko się rozsypało. Wszystko. Już nie będę powiedział, jak trafiła. W każdym razie przebywała z nami na zajęciach pół roku. Nikt z nią nie pracował. To nie było to, że coś prowadzi jakąś terapię, nie prowadzimy terapii. Ale wydarzyła się niesamowita rzecz. Ponieważ przestrzeń, którą żeśmy stworzyli, wibracji dźwięku, misami, gongami, innymi instrumentami i wibracja tych ludzi, którzy tam byli, ludzi dobrych, ludzi życzliwych, ludzi pełnych miłości, spowodowała, że po pół roku ta pani mówi, ja już mam wszystko w porządku i wszystko się poukładało. Jestem zdrowa, dziękuję, odeszła i więcej żeśmy jej nie widzieli. Nic nie musisz robić. Pozwól, aby ta dobra wibracja, ta miłość, ta przestrzeń dobra zamieszkała w twojej przestrzeni. Ponieważ od zarania dziejów ludzie gromadzili się tam, gdzie były te wibracje. Gromadzili się w dużej ilości tam, gdzie były one pozytywne, gdzie były harmoniczne. Dlaczego? Bo odczuwali instynktownie, że po znużeniu, po ciężkiej pracy są rozluźnieni, są spokojniejsi, mija zmęczenie, mija napięcie. Takich rzeczy mamy udowodnionych bardzo dużo. Przede wszystkim w tych kulturach, które pojawiło się, zwłaszcza w sztukach różnych zarządzania własnym organizmem, między innymi w jodze, kontrola własnego oddechu. Ilu z nas prawidłowo oddycha? Czy zastanawialiście się nad tym, jak brzmi nasz oddech? Ja byłem na takich zajęciach z jogi, gdzie prowadziliśmy zajęcia joga i wibracje dźwięku z gongami. I w pewnym momencie pani mówi, że a pani jak oddycha? No jak? No tu. Proszę Państwa, byłem w szoku. Ta pani oddychała 1/6 części tylko swoich płuc. To nie umiem tego sobie wyobrazić, ani pokazać. Oddychała niewielką ilością. Okazuje się, że takich ludzi, jak zaczęliśmy rozmawiać, spotyka się bardzo dużo. Przede wszystkim nie musi się znać na muzyce. Pozwól, żeby ona zadziała się. To jest właśnie między innymi działanie misji gongów. Ty nie musisz nic robić. Jest to chyba najlepszy sposób na przywracanie swojej homeostazy w organizmie, kiedy totalnego lenia, dzisiaj zapraszam, możecie tego lenia sobie potrenować, dzieją się niesamowite rzeczy. Można by o nich mówić nieskończoność, ale bardzo ważne jest, dlatego że od wielu osób słyszę, że już po takich sesjach oni już nigdy nie byli tacy sami. Już nie wystarczało im to, że byli raz czy drugi, byli tacy, którzy no, ciągnęło ich coś. Przyjeżdżali ludzie po kilkadziesiąt, kilkaset kilometrów na jedną sesję godzinną. Ja mówię, chcecie się jechać? Mówi, ale słuchaj, ostatnio byliśmy na takich zajęciach przywracających zdrowie koło Pniew. Tam taki chłopak pierwszy raz spotkał się z gongami, bardzo taki no, zblokowany. I pyta mojej żony, mówi, no robimy teraz, o właśnie, zapraszam was, jak macie ochotę, na wibrację dźwięków z inspiracją anielską do Sokolego Rancha. Nigdy nie reklamuję się, ale jakby ktoś chciał poznać przestrzeń troszeczkę szerzej, to właśnie Sokole Rancho. I ten chłopak mówi, ale pani Gosiu, czy będą gongi? Gdybyście tego chłopaka zobaczyli, przeciętny chłopak, który, nie obrażając Piotrusia, bo taki gościu pracuje na urządzeniach mechanicznych, jakichś koparkach. Można by powiedzieć, no przeciętny chłopak. On, w jego oczach drga ta wibracja. Będą gongi? Będą gongi. A sobie podarujemy za dużo częstotliwości. Kochani, to co jest chyba najbardziej rzetelne, to że ta wibracja 440A stroju czy wyjściowa A432 oddziałuje bardzo pozytywnie na nasz organizm. Niektórzy mówią, że ja tego nie wyczuwam, ale ty nie musisz tego wyczuwać. Twój organizm to odbiera. Jeżeli te wibracje są dysharmoniczne, to nasz organizm odbiera w postaci dyskomfortu. Ja mówię, ja tego nie umiem określić, ale ja się bardzo źle czuję. To właśnie jest ta dysharmonia. Falą, która płynie do naszego organizmu przez nasze ciało, naszą skórę, przez nasze narządy, dociera w dwa bardzo ważne miejsca. Serce, czyli ten najważniejszy narząd w naszym organizmie, ktoś mówi, no przecież mózg mamy najważniejszy. No ale pierwsze informacje docierają do serca. To serce wysyła w akcie koherencji albo braku koherencji informacje do mózgu i nasz organizm tak reaguje. I drugim miejscem to już umysł i mózg. To jest niesamowity tandem. Umysł pojawia się w momencie właśnie życia płodowego, kiedy rozwija się mózg, zaprzyjaźniają się, wchodzą w rezonans i mówią, już za 1,5 miesiąca zaczniemy wspaniałe działanie na kanwie świata zewnętrznego. Te częstotliwości wibracji, które były intuicyjnie mierzone, dzisiaj mierzone przy pomocy różnych urządzeń, między innymi częstotliwość 880 Hz ma potwierdzone działanie lecznicze. Wchodzenie do urządzeń, używacie na pewno Państwo różnych urządzeń do masażu stóp z wodą, różnego typu takich masażerów, jak to mówię, to one opierają się na częstotliwości 880. Woda, która wibruje, oddziałuje na receptory, przede wszystkim stóp. Jak pamiętacie, na stopach mamy kilkadziesiąt receptorów naszych narządów. Kąpiel w wodzie. Jak się czujemy, jak wracamy z czasów nad morzem. Wszyscy mówią, ale było super, tak wypoczęłam. Ale nikt się nie zastanawia, dlaczego. Dlatego, że kąpałaś się w morzu, że to wibracja tych fal omywała twoje ciało. To magnes, który w tej wodzie się znajdował, wchłaniał się do twoich naczyń. Też można by o tym wiele, wiele powiedzieć, ale... Więc na każdym kroku te wibracje docierają do naszego organizmu. Są komórki w naszym organizmie, które nie cierpią pewnych częstotliwości. Są to komórki uszkodzone, są to komórki chorobowe, o których też parę słów chcę Wam powiedzieć. I właśnie wibracja A i C, wibracji mis i gongów powoduje, że te komórki mówią, nie, my w tym towarzystwie nie chcemy przebywać. Dlaczego? Dlatego, że to im nie odpowiada i to jest wspaniałe, mogą łagodzić przez to różne dolegliwości, ból. Znacie trąby jerychońskie, 7 rogów, które w przestrzeni depresyjnej miasta Jerycho, wibracji, która wyszła z tych olbrzymich rogów baranich, spowodowała, że te mury zaczęły drżeć. Śpiewaczka operowa, która podnosi wibrację swojego dźwięku, jest w stanie po prostu rozbić kieliszki tak czystą, wysoką częstotliwością. Więc przykładów działania w jedną i w drugą stronę możecie w naszym życiu znaleźć bardzo dużo. Ktoś mówi, no to jest legenda o tych murach, to tam coś tam. Ty nie musisz w to wszystko wierzyć, tylko pozwól, żeby to się w twoim życiu działo. Nie blokuj się. Największym wrogiem naszym jest nasz umysł, który próbuje nam zablokować wszystko to, co do nas zaczyna docierać. Nie, tego się nie da zmierzyć, tego się nie da zobaczyć. To na pewno nie istnieje. Jeżeli byśmy pogrzebali w starożytności, to tak zwani szamani, przywódcy duchowi, zamawiacze, szeptuni, od zarania dziejów zawsze byli w naszym życiu. Do dzisiaj są, mniej czy bardziej jawni, ukryci i przez właśnie wibracje instrumentu, wibracje własnego głosu, przez wibracje modlitwy, przez użycie przeróżnych sprzętów wibrujących wprowadzali w stan taki, który powiadał, że przestrzeń, która wytwarzała się między tym, który robił to świadomie w celu uzdrowienia naszego ciała i ducha, stwarzał przestrzeń, która sprzyjała działaniu ziół, działaniu temperatury, działaniu innych wibracji. Działała kojąco. Jedno z najstarszych plemion ziemi, plemiona Aborygeenów, niestety dzisiaj już wycofane, ostatnie plemię prawdziwych ludzi, z tego co tam wiem, to podjęło decyzję o wstrzymaniu prokreacji. To byli ludzie, którzy żyli, i mamy jeszcze pozostałości tego wspaniałego świadectwa, żyli totalnie w zgodzie z naturą. To nie słuchali ziemi, to słuchali wibracji ziemi, przykładali dłonie, stopy. Oni się na tym nie zastanawiali. Dzień codzienny to dla nich był sen. niekończąca się opowieść. Ludzie, którzy nikomu nie wyrządzali krzywdy. W Kolumbii żyje plemię, którym przywódcą są mamowie, przywódcy duchowi, niestety wyparci przez naszych wspaniałych ludzi, czyli cywilizację, przenieśli się na 3500 do 5000 metrów, żeby przeżyć w ogóle. Plemię Kogi. Plemię, które nadal żyje zgodnie z naturą i które uważa, że mają odpowiedzialność za utrzymanie prawidłowych wibracji na ziemi. Indianie Hopi, Dogonowie, Koga, resztki aborygenów. Te plemiona od pewnego czasu komunikują się ponad czasem i przestrzenią. Nie spotykają się fizycznie, spotykają się telepatycznie, ustalając, co możemy zrobić dla naszej planety. Didgeridoo, instrument aborygenów, wibracja ziemi, wydrążony kij przez termity, konchy, czyli muszle, czego zarania dziejów komunikował się przy pomocy instrumentów wibrujących, czyli różnego rodzaju bębny, tamtamy, które niosły informacje, niosły niestety czasami też złe informacje, ostrzeżenia. Ale największą chyba dozą tego przesłania tych, którzy próbują nam to dzisiaj wszystko przywrócić i przypomnieć, było to, że niosą potężne przesłanie, że nie jesteś tutaj sam i nie żyjesz tylko dla siebie. Przychodzisz tutaj, żeby doświadczać tego wszystkiego, aby wprowadzić tą planetę w pozytywną wibrację. Żeby przywrócić to, po cośmy tutaj przyszli. To, żebyśmy tego mogli doświadczyć. W momencie, kiedy pojawiły się źródła pisane, jest to zapisane. W podaniach, legendach, ale jest to zapisane. Pisma wedyjskie, pisma buddyjskie, Nada Brahma, mówią o wibracjach. W wszystkich kulturach, byście zaczęli grzebać, jest to samo, w różnym kontekście słów. Bo nie da się czegoś, co jest uniwersalne, co jest wspaniałe i podstawą naszego funkcjonowania, nie da się przekłamać, nie da się okłamać i nie da się zamknąć w jakieś reguły. Reguła jest jedna. Wszyscy jesteśmy jednością. Wszystko to, co wibruje w nas, jest najwspanialsze, jest istotą stwórczą. Wszystkie religie te parę tysięcy lat korzystają z wibracji dźwięku w postaci muzyki. Muzyka to nie tylko dźwięki, to też kadzidła, to też światło, to też stroje, to cała oprawa, całe rytuały. Podnoszą, że wibracja dźwięku, czyli popularna muzyka, nabiera całkiem innego sensu. Staje się magiczna. Jak było? No cudownie było. Jak było? No wspaniale. No i co? Nie, no wspaniale było. Przestrzeń naszego serca nie chce określać. Każdy synonim, każde określenie i zamknięcie go w ludzkich przedziałach wartości, mianownictwa, odbiera rzeczywistość prawdziwą tej wibracji. Nie da się jej określić w sposób duchowy, religijny. W kulturze chrześcijańskiej zauważono, że odpowiednia pozycja śpiewających, odpowiednia oprawa, właśnie ten asortyment oprawy powoduje, że te chorały gregoriańskie odgrywały niesamowitą rolę. Ktoś mówi, o nawiedzeni. Nie, proszę Państwa, działały uzdrawiająco. Uzdrawiały duszę i ciało, bo taki ich był pierwotny cel. Co można by powiedzieć o religiach, nieważne jakiej, zawsze ten pierwiastek pierwszy był czysty. To niestety my tylko żeśmy to wypaczyli. Dla naszego wygodnictwa i naszego chcieństwa. Śpiewy, rytuały znane są od zarania dziejów, w różnych kulturach. Możemy mówić o tańcach derwiszy, sufitach. Możemy mówić o bębnach afrykańskich. Możemy mówić o medytacji lamów w Tybecie, którzy mają określony rytuał związany z zarządzaniem energią. Nie tylko przez mantrowanie, ale też przez pozycję, przez koncentrację energii i wykorzystanie. Resztki cywilizacji, niestety ktoś mówi, no Grecy, tak, to starożytność. Proszę Państwa, jedna z najmłodszych cywilizacji. Ale ona też zostawiła nam spuścizny w postaci tych budowli, amfiteatrów, które kumulowały energię i pozwalały, żeby się komunikować. Ta pozytywna wibracja Niekoniecznie instrumentów naszych myśli, naszych uczuć, naszych intencji. To jest nasze zdrowie. Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Wysyłasz do kogoś dobrą myśl, dobre życzenie, dobrą intencję, wróci do ciebie. Jest to prawo rezonansu. Prawo zdrowia mówi, że ilość wydzielanych endorfin to jest nasze życie. Tutaj na korytarzu powiedziałem, że 3 minuty śmiechu to minuta życia dłużej. To tak jak żyjesz, to na zakończeniach twoich telomerów przez podziale komórkowym dochodzi do jego skracania w chromosomie. Ale jak żyjesz szczęśliwie, żyjesz dobrze, to to skracanie odbywa się prawidłowo. Co to znaczy? Wydłuża się twoje życie. Jeżeli żyjesz z wibracją, mówiąc na skróty, negatywną, te telomery się bardzo szybko skracają. Podział komórkowy jest bardzo intensywny i niepełny. Bo ktoś mówi, no przecież moje życie takie krótkie, nasiane chorobami. Wibracje dźwięków są stosowane od zarania dziejów. Dzisiaj świadomie ją stosujemy w medycynie, w chirurgii, w ortopedii, w stomatologii. Stosujemy od zarania dziejów przy hodowli i chowie różnych zwierząt gospodarskich. Kod genetyczny, matryca jest uruchamiana. Jeżeli spojrzysz w piękny jesienny poranek na staw, na którym do zimy przygotowują się 2 łabędzie, które zawsze są w akcie miłości. Matka siedzi na gnieździe wcześniej, ojciec zdobywa pokarm, potem odchowują swoje młode. I nikt nie mówił, że trzeba się wspomagać. Wdzięczność oddają najsilniej i my tak powinniśmy robić, powinniśmy od nich się uczyć. Tej miłości, wdzięcznej miłości. Od tysięcy lat człowiek poszukuje różnych metod, technik i urządzeń, które by mogły wzmocnić tą wibrację. Takim przykładem są właśnie misy. Misy kute tam gdzieś w Azji Wschodniej. Co ciekawe, niezależnie od tego, co w źródłach przeczytacie, kute są od tysięcy lat tą samą techniką, z tych samych metali. Może tylko trochę narzędzia się usprawniły, ale intencja działania misji gongów nie zmieniła się. Jest tam w nich zaklęta moc czynienia dobra, moc wibracji, miłości i zdrowia. Te dźwięki, które dzisiaj nazywamy sferycznymi, były użytkowane przez człowieka od zarania. Nie nazywano ich sferycznymi, bo nie umiano ich określić. Dzisiaj możemy je zmierzyć, dzisiaj możemy je określić, dzisiaj możemy narysować sferę oddziaływania naszej przestrzeni. Dzisiaj możemy w tą sferę wejść świadomie. Przestrzeń naszego serca to jest około 1,5 metra pola sferycznego. To jest nasza ukochana ziemia. To, co do niej wysyłasz, tak ona wibruje. Jak wibruje, w taką przestrzeń wchodzisz. I znacie takie miejsca, gdzie czujecie się dobrze, a są takie miejsca, gdzie no niestety nie chce nam się przebywać. W miejscach cudzysłów i dosłownie w miejscach mocy, człowiek czuje się dobrze, człowiek się dziwnie czuje, człowiek chce tam przebywać, często nie zastanawiając się, co się z tym wszystkim dzieje. Na co? Na życie? Jak zwykle się rozgadałem. Więc dźwięki, przepraszam, będę za chwilę musiał przyspieszyć, czy przedłużyć po prostu. Tak? Tak? Czy państwo jesteście w stanie jeszcze wytrzymać ze mną chwilę? Proszę państwa, żeby nie przedłużać, to te wibracje dźwięku troszczą się o nasze wszystkie poziomy. Poziomy cielesne i duchowe. Czy ktoś wierzy w duszę, czy nie wierzy w ducha? Duch jest czystą energią. Często to są najwspanialsze momenty, że kąpiel to jest epicentrum zdrowia. Nasze komórki domagają się tego. Dlaczego? Dlatego, że człowiek, który raz skorzystał z tej kąpieli dźwięków, który jest otwarty, nie jest zablokowany, przychodzi na te sesje dźwiękowe. On nie wie dlaczego. Te dźwięki współczesne, sferyczne są przełożone dzisiaj w technice. Mamy kolumny sferyczne już, które próbują naśladować i w dość pozytywny sposób generują te dźwięki w płaszczyźnie poziomej. Kajal odkrył na początku V wieku ciałka Kajala, które są umiejscowione w komórkach. Jest to malutki twór, te ciałka, które odpowiedzialne są za syntezę i funkcjonowanie tych ciał prowokujących DNA i RNA. Ale te malutkie twory potrzebują czystej energii, potrzebują zasilenia, tak jak my. Facet dostał za to Nagrodę Nobla, ponieważ pokazuje, że te struktury, które nam się wydają małe, tak samo jak ta struktura niewielkiej ilości komórek w naszym sercu w prawym przedsionku, tak zwany punkt przedsionkowo-komorowy, który w terminologii, jak to niektórzy nazywają, odjechany i prawdopodobnie łączy nas z naszą duszą. Ale neurokardiochirurdzy wiedzą, że operując serce nie mogą tego miejsca dotknąć skalpelem, bo może się to dla pacjenta skończyć tragicznie. Gongi, kute tak samo. Długo nie wiedziano, że taką imitacją dźwięku to jest nikiel. Dodawano do meteoryty, dlatego one były zawsze takie drogie. Dzisiaj wiemy, że z meteorytów najważniejszy jest tam nikiel. Zachowuje, co jest ciekawego w gongach, że niezależnie od tego, od tej miedzi, cyny, cynku, niklu i innych metali, one zachowują swoją swoistość, czyli można powiedzieć indywidualność. Wchodzą w wibracje niezależnie, tworząc ponadto pewien rodzaj takiej skutecznej, można powiedzieć, dysharmonii, pozornej dysharmonii. Należą do idiofonów. To są instrumenty, które wibrują całą swoją powierzchnią. Będziecie mogli to dzisiaj spróbować i doświadczyć tego. Więc dysofoniczne współdziałanie jest to niesamowite, niespotykane wśród innych instrumentów, że każdy z tych metali, który tam jest użyty, zachowuje swoją indywidualność, a tworzą tak wspaniałą robotę. Układają też fale, które się układają sferycznie, które się nakładają. Jakie jest znaczenie? Od zarania dziejów człowiek wykorzystywał te wibracje. W pierwszej kolejności wibracje mis były stosowane kulturowo i gospodarczo. Misy od początku, jak znamy informacje, były stosowane jako miarki. Coś, co posługiwano się do mierzenia zboża, różnych szybkich towarów. Jedno, co zauważono, że w tej chacie, kamiennej chacie w Tybecie, gdzie do tych mis sypywano żywność, ta żywność wolniej się psuła, dłużej utrzymywała swoją świeżość. Później zauważono, że woda, która jest spita z takich mis, a jeszcze jak jest wcześniej gdzieś uderzona, dodaje człowiekowi jakiejś takiej witalności, wigoru. To tak zaczęto terapię wodą właśnie z mis. No niestety nie będę mógł powiedzieć, bo jest za mało czasu. Działanie fizyczne bezpośrednio na wodę w naszym organizmie. Działanie psychosomatyczne i duchowe. Czy wierzymy, czy nie wierzymy, działa to na tych płaszczyznach. Więc medytacja, kąpiel, relaksacja. Nie lubię słowa leczenie, uzdrawianie, ponieważ jest to takie spłycenie, dając znak. Działanie zdrowotne mis i gongów polega na przywróceniu wewnętrznej równowagi, homeostazy. I to, jeżeli organizm uzyskuje wewnętrzną równowagę, uruchamia proces samouzdrowieńczy. To jest największy dar tych instrumentów. Niestety, bardzo często w swoim życiu wypieramy swoje emocje, swoje uczucia, swoje problemy, wpychamy jak gumową piłkę pod wodę, dopóki to kontrolujemy i trzymamy rękoma, jest wszystko ok. Ale w momencie, kiedy chwilę nieuwagi, ta piłka wyskakuje spod wody, to są właśnie skrywane wszystkie emocje, uczucia. Wibracje pomagają nam się z tym uporać, pod jednym warunkiem, że my na to pozwolimy. Nikt i nic do niczego nie jest nas w stanie zmusić. Więc rozwój świadomości w zasadzie jest skoncentrowany na dwóch etapach medytacji, bo każdy pyta, co to jest ta medytacja? Napisano tysiące książek na ten temat. Medytacja jest to spotkanie się z samym sobą, w najskrótszym tego słowa znaczeniu. Jeżeli w czasie snu głębokiego, stanu REM, jesteście w medytacji, bo nawet niektórzy nie wiedzą, że są wtedy w stanie medytacji, to jesteśmy w ochronie wynikającej ze źródła. Ale jeżeli robimy to na jawie, czyli poza snem, musimy pamiętać, że nie jesteśmy w ochronie, że przy medytacji, spotykaniu się, wyciszaniu się i tak dalej, musimy zastosować technikę zabezpieczenia siebie. Przy śnie pełnym mamy to z natury działania. Relaksacja, oczyszczenie, swoiste katarzis. Czy chcemy, czy nie chcemy, wystarczy, że pozwolimy w przestrzeni umysłu. Gongi, misy, wibracje te prowadzą pełen proces oczyszczenia, czyszczenia całego naszego jestestwa. wszystko to oparte jest o rezonans. Rezonans akustyczny. Ktoś może powiedzieć, no i co ma wspólnego nasza myśl, emocja z rezonansem akustycznym? To, co siejesz, to zbierasz. To, co uruchomisz, to wibruje. Jak wibruje, to oddziaływuje. Pytanie, kto się w tej przestrzeni znajdzie. Jeśli znajdzie się tam nasz organizm, a ta wibracja jest pozytywna, jest ok. Ale jeśli znajdzie się w przestrzeni, prosty przykład. Wracasz po tygodniu wspaniałego urlopu, z wspaniałymi ludźmi, zrelaksowana jest, super chruper. Przyjeżdżasz do znajomych, no i wchodzisz, taka rozchechana, chcesz się z tym podzielić, a tu spotykasz sytuację, że pożal się Boże. Kłócą się, prawie się nie biją, przeklinają. Czar twojej wspaniałej wibracji zaczyna pryskać. I to, co wam wspomniałem, komórki nowotworowe nie lubią tych wibracji, częstotliwości A i H, rozpadają się, a co ciekawe, zdrowe komórki, zdrowym komórkom nic się nie dzieje. Tu o rodzajach miejsc to koledzy powiedzą, ja tylko, możecie sobie przeczytać, nie będę się tu wymądrzał, tych skutków w sensie pozytywnym oddziaływań na masażu dźwiękiem jest bardzo dużo, od napięć, zmniejszenia napięć, wyciszenia, pełnego relaksu, poprawia naszą koncentrację. To katarzis, to zdejmowanie tych blokad energetycznych, reguluje nasze ciśnienie, reguluje przepływ układu krążenia, ponieważ wpływa na systemy energetyczne, zwiększa przez to witalność naszego organizmu, wpływa na prawidłową przemianę naszego materii poprzez prawidłową wibrację, przepraszam, prawidłową perystaltykę naszych jelit. I na koniec, kiedy cokolwiek robisz, kiedy czujesz się źle, kiedy już na nic nie masz mocy i sił, zaproś do swojej przestrzeni anioła dźwięku. Możesz zanucić, możesz postukać, ale z tej przestrzeni nigdy ci nie odmówi pomocy, ponieważ te międzywymiarowe istoty mikrobitowe, czyli tej czystej energii, zostały powołane do życia, żeby nam pomagać. Dlatego nie bójmy się, nie wstydźmy się je poprosić o naszą, dla nas o pomoc. Kiedy śpiewasz, nucisz, grasz, kiedy żyjesz, kiedy się radujesz, nie zapominaj o nich, że one mogą przez tą wibrację do ciebie przemówić. Kochani, to chyba co najpiękniejsze, to że po tylu latach świat wschodu i zachodu, różnych kultur, wreszcie zaczyna mówić tym samym głosem. Że wreszcie zaczynamy się dogadywać. A chyba najpiękniejszą rzeczą jest to, że możemy sobie ofiarować wszyscy to samo. Dobrą wibrację, dobre dźwięki, dobre wspomaganie w muzyce i dźwiękoterapii. Niech zapanuje w naszych sercach ta homeostaza, równowaga i niech w naszych sercach pali się tylko miłość, czego Państwu i sobie z całego serca życzę. Przepraszam, że troszeczkę przedłużyłem. Dziękuję ślicznie. Witajcie kochani. Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę.